Dzień dobry. Dzisiaj chciałem powiedzieć o pewnym wyjątkowym obiekcie. Na początek podziękowania dla patronów, dla osób wspierających mój kanał, czyli pani Beata, pan Grzegorz, pan Kamil, ABE, użytkownik ABE i użytkownik Oktarwirus. Bardzo dziękuję za wsparcie kanału. No i teraz chciałem przejść do omówienia niezwykłego wyrobu. Myślałem, że nigdy czegoś takiego nie dostanę do oceny, wyceny. To jest zasadniczo wycena, nie jest potrzebna. Jest to wyrób kultowy. Jest to taka korona albo czapka. To jest dość silnie związane z wierzeniami w obszarze tak zwanych Indochin francuskich, czyli tam Tajlandia, Kambodża, Birma, Laos. Tam ludzie w jakichś celach kultowych zakładają na siebie właśnie takie obiekty jak to. Klientka myślała, że to jest ze srebra i złocone. A do tego tutaj są oprawione kamienie szlachetne, jest dość dużo. I że te kamienie, znaczy kamienie szlachetne, może kamienie jubilerskie. Myślała, że to są kamienie szlachetne. Okazuje się, że nic z tych rzeczy. Ani to nie jest srebrne. To jest wyrób wykonany z mosiądzu. Dosyć ciężki, więc to jest mosiądz odlewany, a nie kuty. Jest to pozłocone, ale nie na zasadzie złocenia, czy to ogniowego, czy złocenia elektrolitycznego, tylko to jest złocone złotem padkowym. Jest tutaj zastosowaną taką metodę złocenia, która nazywa się pozłotnictwem. Czyli dość gruba folia, znaczy dość gruba jak na powłoki, które się nakłada na srebro. Folia złota, znaczy na srebro, właściwie na wszystkie materiały. Dość gruba folia złota, rozwalcowana specjalnie przed całym procesem, jest nakładana i następnie wygładzana, wykańczana na tym obiekcie, który ma być pozłocony. Kamienie okazały się być syntetycznymi kamieniami. To są rubiny syntetyczne, te czerwone, no i kamienie bezbarwne. To, co mnie zdziwiło, to są cyrkonie. Część tych cyrkoni jest szlifowana szlifem rozetowym. I z ręki bardzo są koślawe te kamienie, więc to wskazuje na to, że ktoś to ręcznie robił, specjalnie chyba do tego zastosowania, dlatego że generalnie w handlu rozet wykonanych z cyrkonii się praktycznie nie spotyka. To jest niezmiernie rzadkie. Już częściej w biżuterii można znaleźć rozety wykonane do koszafirów naturalnych i one wtedy w biżuterii dawnej miały imitować diamenty. Na cyrkonia, no jest imitacją diamentu, ale zasadniczo cyrkonie szlifuje się nowoczesnymi szlifami, a nie szlifem rozetowym. To taka ciekawostka dla Was. Również takie obiekty do mnie przychodzą do wyceny. Niestety klienci wyobrażają sobie często, że to jest majątek. To waży 2,5 kilo. Ja w ogóle nie wiem, jak to, niecałe 2,5 kilo. Nie wiem, jak to nosić na głowie przez dłuższy okres czasu, to człowieka głowa może rozboleć od czegoś takiego, no ale czegoś nie robi dla wiary. No i klientka myślała, że ma 2,5 kilo srebra. Okazuje się, że ma 2,5 kilo mosiądzu. Nie wiem, ile w tej chwili mosiądz, po ile jest skupowany, no ale to są raczej groszowe sprawy. Do tego nie bardzo mam pojęcie, komu można by to sprzedać w Polsce, czy w ogóle są jacyś kolekcjonerzy tego rodzaju obiektów, że obiekt bardzo kolekcjonersko bardzo trudny, przynajmniej w tym obszarze kulturowym.